Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Postanowiłam nagrać dla Was kolejnego vloga i tak naprawdę mam takich już gotowych, zaplanowanych filmów dwa, więc postaram się do końca roku nagrywać dla Was takie vlogmasy, że tak powiem, vlogi po prostu do końca grudnia. Ja swój tydzień z filmami rozpoczęłam 11 grudnia, dziewczyny nagrywają od 1 grudnia, więc i nagrywają do 24, a ja tak sobie postanowiłam, że jak już zaczęłam tego 11, to trochę nadrobię zaległości, będę nagrywać też w trakcie świąt i po świętach, więc mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba. Dzisiaj będzie troszeczkę bardziej ciekawy dzień, ponieważ chcę wysłać kartki świąteczne, zrobić jeszcze jedną porcję pierników, mam bardzo dużo zmywania, sprzątania i też prasowania, więc zobaczymy, co mi dzisiaj z tych moich planów wyjdzie. Jestem strasznie zaspana, ponieważ poszłam spać wczoraj po drugiej. Moja córeczka obudziła się koło trzeciej i po prostu wychodzi jej ostatni ząb. No i niestety tak to już jest, że noc czasami bywa zarwana. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko się jakoś tutaj ogarnę i uda mi się coś dla Was ciekawego nagrać. Myłam wczoraj włosy i poszłam z lekko wilgotnymi właśnie do łóżka i jak możecie zobaczyć, mam takie sianko na głowie. Po prostu ja już nie mam siły do tych moich włosów. Marzą mi się albo całkiem proste, albo jakieś piękne loki. Po prostu jak już ktoś ma kręcone włosy, to niestety na nie często narzeka. Jeśli macie jakieś sposoby, żeby te loki naprawdę po umyciu były fajne, to dajcie mi znać. Może zakręcę je na opasce, żeby jako tako te loki się prezentowały, a ja przy okazji. Tutaj macie moją komódkę, czyli tak naprawdę jest to regał z zabawkami mojej córeczki, na której zrobiłam sobie taki kącik świąteczny. Jest to taki, powiedzmy, centralny punkt w moim mieszkaniu, gdzie postawiłam właśnie choinkę, dostałam właśnie SMS-a i mam tutaj świeczuszkę taką w kształcie aniołka. Dajcie znać, czy odpalacie takie świeczki, czy Wam jest szkoda. Tutaj oczywiście moja latarenka i jak pamiętacie, pokazywałam Wam ostatnio moją gwiazdę betlejemską w ostatnim vlogu i ja nie wiem, po prostu mam jakąś naturalną zdolność zabijania tego typu roślinek. Wtedy była taka bardzo gęsta i tak dalej. Tutaj jak widzicie, praktycznie straciła wszystkie czerwone listki i się dosyć znacząco przerzedziła. Mam nadzieję, że jednak dotrwa chociażby do końca roku i będzie cieszyć moje oko. Uwielbiam kwiatki, ale niestety one jakoś u mnie nie lubią długo żyć. Moje umarłe roślinki, czyli zioła mięty i rozmaryn, postanowiłam zedrzeć te suszki i zachować do innych potraw. Myślę, że się przydadzą. Może Was zaskoczy to, że mam butelkę od płynu do kąpieli, żelu do kąpieli z palmoliw w kuchni. Tak naprawdę mam w tej butelce płyn do naczyń i tak naprawdę to jest bardzo super sprawa. W momencie, kiedy chcecie porcję płynu, to po prostu naciskacie i po prostu powiem Wam, że dziwię się, że jeszcze żadna firma produkująca płyny do naczyń nie zrobiła płynu właśnie w takiej butelce, więc ja sobie w ten sposób radzę i serdecznie Wam polecam użycie takiej butelki z dozownikiem do płynu do naczyń. Witajcie ponownie, moja córeczka poszła spać, jest tak naprawdę przed trzecią. Jak widzicie, nadal nie mam makijażu, stwierdziłam, że pierdzielę, się dzisiaj nie maluję, nawet delikatnego makijażu sobie nie robię. Mimo tego, że tutaj mam na twarzy trochę pozostałości, bo to są tak naprawdę pozostałości po wypryskach, ponieważ oczywiście nie mogę się powstrzymać i nie wygnieść tego i owego i potem rozdrapywać tego za każdym razem, jak się tylko zasklepi, więc moja twarz wygląda właśnie w ten sposób. I tak summa summarum, patrzę na te moje włosy, nie wyglądają jakoś źle, jeśli chodzi o skręt. I po prostu teraz będę składać film dla Was, który będzie dzisiaj na kanale, który już możecie obejrzeć na kanale. I tak naprawdę zdążyłam tylko i wyłącznie wstawić zmywarkę, też wszystko mi się do tej zmywarki nie zmieściło.
ale jeszcze w sumie jest dosyć sporo dnia, więc jak moja córeczka zje, wstanie, zje, to może uda nam się pójść na pocztę, wysłać kartki, bo to już tak naprawdę ostatni dzwonek jest, żeby wszystko doszło przed świętami, więc tutaj jeszcze Wam pokażę moje kartki, które w tym roku będę wysyłać najbliższym. Tak sobie pomyślałam, że może pokażę Wam, jak wygląda składanie filmów dla Was. Tak naprawdę nie jest to taka prosta sprawa. Tutaj mam filmik z pomysłem na prezent na święta. Wiem, że dosyć późno ukazał się on w tym roku na kanale, ale może na z innej okazji postanowicie wykonać taki oto prezent, który wymyśliłam, którym obdarowałam w zeszłym roku zarówno moją mamę teściową, jak i babcię mojego męża, więc tutaj są to podkładki filcowe, które wykonałam z udziałem szydełka również, więc ten film już możecie zobaczyć u mnie na kanale. I składanie tego filmu zajęło mi minimum 3 godziny i jeszcze została mi do nagrania narracja. Narrację nagrywa się dopiero w momencie, kiedy już film jest złożony i po prostu puszczam sobie ten film, tak jak teraz widzicie go mam na podglądzie. Tutaj mamy taki oto mikrofonik, zoomuj się. Tutaj mam taki mikrofonik, którym właśnie nagrywam moje narracje. No i potem tą narrację trzeba wkleić tutaj na ścieżkę i po prostu filmik wyrenderować i wrzucić Wam na kanał. Więc ten filmik był naprawdę bardzo ambitny, samo przygotowanie tych podkładek było dosyć takie długotrwałe, że tak powiem. A montaż to druga sprawa. Mam nadzieję, że film okaże Wam się przydatny, że Wam się spodoba i tak dalej. I cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć, pewnie będziecie ciekawi, w jakim programie obrabiam filmy. Jest to program Movie Studio Platinum 12.0. Jest to program, który wykupuje się na licencję i po prostu jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona, więc jeśli zastanawiacie się nad jakimś programem do edycji, to Wam go serdecznie polecam. Teraz zabieram się do nagrywania voice'a tak zwanego. A Was zapraszam na obejrzenie tego filmu, który jest już na moim kanale. Nagrałam już narrację do mojego filmu i stwierdziłam, że kiedy będę wklejać tą narrację, wspomogę się takimi piernikami, które zakupiłam w Lidlu, które są naprawdę bardzo smaczne i tak naprawdę mają miliony kalorii, ale po prostu mam ochotę coś przegryźć, więc się nimi będę posiłkować. Kto chce precelka? Chcę, żebyście zobaczyli, która jest godzina. Ja jestem sobie myszką, dopiero skończyłam tak naprawdę edytować film, też wpisywać opis do filmu, który idzie dzisiaj na kanał i po prostu już nie mam siły, mam deficyty snu, ale jakoś jeszcze ciągnę. Teraz czekam, aż moja córeczka wstanie, zjemy jakieś coś dobrego, bo w chwili obecnej Wam chyba nie pokazywałam niczego, co w chwili obecnej zjemy. Ale powiedzmy, że jest to mało istotne. Tutaj jest gwiazda na czubku mojej choinki. Pozbieram tutaj zabawki, może wezmę się za prasowanie. No w sumie nie wiem, co tak naprawdę zrobię. Mam dzisiaj naprawdę dosyć ciężki dzień, bo sił mogłoby być troszeczkę więcej, ale mam nadzieję, że coś uda mi się jeszcze konstruktywnego tutaj zrobić. Tak wygląda miejsce robocze po robieniu kartek. Musiałam dorobić jeszcze jedną brakującą kartkę, która prezentuje się tak, a wszystkie kartki, które w najbliższym czasie wyślę pocztą, za chwileczkę Wam pokażę. Mimo późnej godziny muszę sobie szczelić kawkę, więcej mleka niż wody, więc takie bardziej cappuccino, więc troszeczkę energii wpłynie. Muszę sobie dostarczyć. A na obiad razem z córeczką mamy zupę pomidorową z ryżem, więc idziemy szamać. A gdzie jest aniołek? To jest choinka, a aniołek gdzie jest? Tutaj, tak. Szukamy jeszcze jednej choinki. To są moje kartki na święta, jak możecie się domyślać. Te kartki, tak,
tak, choinka, choinka. Te kartki idą po prostu... pójdą w świat, że tak powiem. I tutaj tą dzisiaj wykonałam, bo jednej mi brakowało. I jest to choinka zrobiona na szydełku i nakleiłam ją na taki tradycyjny mój szablon. Jak możecie zauważyć, dwie choinki, tutaj śnieżek odpadł. I trzy aniołki, wersja mini i wersja big, że tak powiem, large. I po prostu muszę je jeszcze teraz wypisać, zaadresować koperty i jutro koniecznie wysłać, żeby zdążyły dojść. A może znajdzie się ktoś, kto wyprasuje mi tą gromadę ubrań? No niestety muszę zrobić to sama. Raz, dwa, trzy. I zrobione. Mamusia wleje mamusi soku do filiżanki tutaj. Zrobimy tik. Puk. Dziękuję. Dziś serwuję gofry. Niam. Na koniec, jako nagroda i uwieńczenie dnia, zaserwuję sobie creme brulee. Dla wszystkich zainteresowanych creme brulee, aby osiągnąć efekt takiej skorupki na wierzchu tego deseru, musicie schłodzić swój deser, osuszyć tu powierzchnię tego kremu, następnie posypać delikatnie brązowym cukrem, taką delikatną warstewką, no i przypalić, i kiedy cukier zastygnie, jak widzicie, jest przepiękna skorupka i ja już zabieram się za degustację. Jak już wcześniej powiedziałam, jest to creme brulee waniliowo-rozmarynowo-cynamonowy. I to by było na tyle. A dzisiejszy zakup nagrywam z łazienki. Mam nadzieję, że mój dzień bez makijażu, taki stuprocentowo domowy, Wam się spodobał. Jutro zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że coś fajnego uda mi się dla Was nagrać. I w chwili obecnej dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do jutra.